Tutaj jeszcze przed filmem, zanim do niego przejdziecie, ważna informacja, bo o niej zapomniałem, też to odgrywam. Będą streamy, myślę, że po godzinie, dwie na razie na początek. Będą to streamy z raczej szybkich bitew, wątpię, żeby z kampanii. Być może też inne gry. Piszcie w komentarzach, czy jest jakaś gra, którą bym mógł pograć, albo właśnie kto by był chętny na takie szybkie bitwy. Raczej z wami, żeby się pograć, pobawić, może się czegoś nauczę o tych szybkich bitwach, bo raczej za dużo nie grałem. I w jakich godzinach byście chcieli te streamy, a jeżeli one będą i wy tego nie napiszecie, to będą w godzinach, w których mi to będzie odpowiadać i będę tam informował na grupie na Facebooku, czy to na YouTubie wrzucę film na godzinę, że na przykład za godzinę będzie film i potem go będę usuwał, także to jeszcze szybko na początek, myślę, że to dosyć fajna informacja, bo mam dostęp do internetu, co prawda nie światłowodu, ale bez limitu, mam nadzieję, że nie będzie tnął, znaczy nie będzie się ciął. I będzie można postreamować, także mam nadzieję, że do zobaczenia również na streamach. Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Jak widzicie już z nazwy filmu, będzie to omówienie zmian w wielu ludzi, nowego w nawiasie paska zadań i to, co będzie się znajdować na kanale, także tylko szybko, na krótko powiem. Z poradnikami czekamy do Warhammera 3. Myślę, że wtedy już norskie też powinni zmienić, Wojowników Chaosów również. I wtedy będziemy nagrywać dalej te poradniki, które są głównie na kanale. Teraz się zajmiemy akademiami taktycznymi, tylko troszeczkę inaczej, nie będę rozgrywał kampanii, w mapie kampanii tego pokazywał, bo będą one do kampanii, tylko będziemy wchodzić w bitwy, będzie zazwyczaj po dwie części, tak jak wcześniej w niektórych frakcjach nie, jak na przykład w Skavenach. Będzie od 1 do 3 tieru, czyli ta początkowa armia i od 3 do 5, bo tak będziemy sobie mieszać, ta late game'owa armia. Wejdziemy do bitwy, nie będziemy jej walczyć, jakieś tam ustawienia, które ja korzystam, armia, która na pewno działa w tych kampaniach, na poziomie bardzo wysokim, na niższych wtedy też na pewno będzie działać, na niższych wtedy możecie w zasadzie korzystać na niskim poziomie czy średnim ze wszystkiego, ale myślę, że te armie, które ja pokażę, będą najcelniejsze. Poradnika Stauroxa ogólnie nie będzie, jego start jest mega prosty, bardzo silny bohater. Tak samo sobie pokażemy później nowego Lorda Krasnoludów z FLC. Ale tu pogadamy sobie krótko o zmianach zwierzoludzi, moim zdaniem bardzo na plus. Od czego tu zacząć? Pierwsza rzecz, zwierzęt strzał, nie dostajemy już więcej drugiej armii, tylko dostajemy benefity z tego. Mega zmiana, mi się wydaje, że ta druga armia była niepotrzebna. Spoko. Druga rzecz, możemy budować osady, dostajemy odłamki kamienia stada. Je dostajemy w miarę progresu gry, czyli jak sobie wybudujemy już jeden taki kamień, mamy krwawą ziemię, to za chwilę się postaram wam pokazać. I zniszczenia osad bądź wygrywania bitew dostajemy zwierzęcy szał. Dostajemy, co zaraz przejdziemy, panel furii, dostajemy furię. Dostajemy możliwość odblokowania jednostek, to jest kolejna zmiana. Mega, mamy osady. Garnizony w tych osadach są silne, nawet na pierwszym poziomie, zaraz zresztą zobaczycie. Plus dodatkowy budynek, który bardzo boostują na tych krwawych ziemiach naszą armię i to na każdym zwierzoludziu jest. Ogólnie też co do bohatera, silny, ale myślę, że Malagor w chwili obecnej jest silniejszy, ponieważ potrafi latać i jest casterem, ale Taurox na drugim miejscu jak najbardziej. Zaraz sobie jeszcze go omówimy, jeżeli chodzi o bohatera. Kolejna rzecz, czyli jednostki. Nie mamy kosztu utrzymania jednostek, zwiększamy limity jak w Królach Grobowców, tylko działa to troszeczkę inaczej, bo u Królów Grobowców mamy w budynkach zwiększanie limitów. Tutaj zwiększanie limitów działa na podstawie zdobywania grozy, to oczywiście dostajemy z bitew, z podbijania, z plądrowania, etc. Tak? Tym mniej tej grozy potrzebujemy, tym słabsze jednostki, natomiast uważam, że 150 za Rozagory to dobra cena. Jedna z lepszych jednostek na start, jaką możemy dostać. Mamy również szybki dostęp do Manticore, tyle że wymaga to też budynku. Także, żeby ktoś nie pomyślał, że o, tu se odblokuje rydwany, a nie mamy budynku. Wtedy nie możemy ich zrekrutować, ale limit pozostanie, tak? Potrzeby tutaj również oznak zniszczenia. Je się zdobywa dosyć szybko z tych krwawych ziem, także za chwilkę do tego przejdziemy. No i mamy tutaj różne poziomy. I od Bestigorów, Minotaury w górę mamy pojedyncze jednostki, nie po dwie, tylko już pojedyncze. Mamy też kilka nowych jednostek, mamy Jabber, Slyty, są silne. Myślę, że można z nich korzystać, jeżeli ktoś chce. Gorgony, super. Jeżeli chodzi o Tauroxa, to korzystamy raczej tylko z Minotaurów.
ale moim zdaniem zmiana na plus. Lordowie i bohaterowie to jest coś, co też było cierniem w moim oku, ja jeżeli grałem wcześniej z wieżoludźmi. Odblokowujemy za te punkty legendarnego bohatera i wtedy go rekrutujemy. Nie musimy żadnych konfederacji robić, nic. Moim zdaniem to jest super na plus. Dostajemy również nowego bohatera, którym jest Minotaur. Podoba mi się to. Minotaury, jeden z silniejszych jednostek, jeżeli chodzi o roster zwierzoludzi. I za 500 możemy sobie bohatera odblokować. Nie potrzebujemy już budynku, tak jak wcześniej. To też jest na plus. Ulepszenia super. Czyli na maksymalnym poziomie kamienie, które stawiamy, czyli ta nasza osada, możemy stawiać je na 5. poziomie, także to jest mega boost. Armie hordy mają wyższy poziom obozowiska, poziom dla lordów i bohaterów za nieduży koszt moim zdaniem. To się zdobywa potem w miarę szybko. Potem 10. poziom, limity armii, etc. Bardzo fajna zmiana. Przedmioty, mam jakieś sztandary. Kto co lubi, później za złoto można kupować, bo to jest za złoto, także to jest super. Jakieś przedmioty, nie wiem, czy aż tak się opłaca, ale tutaj mamy na przykład te wiatry magii, są super, także to mogę wam polecić. Mało tego, oprócz tych zmian mamy właśnie tutaj panel furii, czyli po zdobywaniu furii odblokowują nam się kolejne ulepszenia. Jest, odblokowujemy, wybieramy sobie zależnie od sytuacji, ale tutaj już widzę, że tutaj nadprzyrodzony szturm. Groza, umiejętność, wiatry magii, armia Tauroxa, super. I sobie po prostu zależnie od sytuacji, co bierzemy, dostajemy również grozę za to. Trzy poziomy, super dodatkowe ulepszenie. Jak najbardziej również na plus. Dalej, technologia. Mamy różne wyzwania, czyli jeżeli wygramy bitwę posiadając w armii przynajmniej czterech bohaterów, dostajemy odporność fizyczną namierzaną, czyli spell obszarowy. Super, mamy różne te wyzwania. W technologiach również sobie to odblokowujemy. Mamy progres. Technologie są chyba lepsze niż wcześniej. Dokładnie ich nie sprawdzałem, bo przyznam się, że dużo nie grałem akurat z wieżoludźmi od wyjścia dodatku. Ale wygląda to być spoko. Wcześniej musieliśmy płacić dużo złota. Tutaj złota nie płacimy, czekamy w turach. Także to jest jak najbardziej na plus. Super zmiany, jeżeli chodzi o zwierzoludzi. Wszystko jest mega super, nawet jeżeli chodzi o budynki, jako że nie mamy kosztu utrzymania, posiadamy tu 4 rzędy budynków, tutaj posiadamy ich tylko, oj, tutaj w jednostkach posiadamy tylko 5, co jest na plus, plus tutaj te budynki dają nam różne umiejętności wspierające nas w bitwie, spaczenie chaosu mamy, przychody po bitwie, uzyskiwanie grozy na turę, także to też fajnie można budować, wiatry magii też mega na plus. Super ogólnie, podczas oblężeń boosty zwierzoludzie dostali bardzo dużo, mam nadzieję, że Norska w trzeciej części chaos zostanie również zmieniony. Jak nam powiedziałem, poradnika nie będzie, tutaj bez problemu startową armią plus rekrutując te najsłabsze jednostki jesteśmy w stanie iść sobie w północ. W miarę progresu mroczne elfy też nie będą problemem i raczej nie idziemy na południe, raczej kierujemy się na północ. Garnizony są silne w tych kamieniach, także nie ma się co obawiać. Idziemy na północ, bo jeżeli będzie inwazja chaosu, to oni nam pomagają, tak? Bo my jesteśmy pochodną frakcją chaosu, czyli my sobie nawzajem pomagamy, także nam zależy na tym, żeby ten nagarąd szybko zniszczyć. Jeżeli już chaos tu przyjdzie i wszystko niszczymy, raczej idziemy na Ultuan i raczej bez problemu to niszczymy. Bohater jest przepotężny. Zaczynamy również sobie tutaj z Szamanem dziczy, który też jest w porządku, z lore magii to omawiałem. I omówimy sobie Tauroxa. Ogólnie usunęli progres z jego umiejętności, jeżeli chodzi o rozwój hordy. Natomiast tutaj w tym zwierzęcym szale mamy, jeżeli dobijemy do maksa, dostajemy plus 5. Więc super, już nie potrzebujemy tej technologii, jeżeli chodzi o bohatera. W sensie umiejętności, ale nagły atak myślę, że klasycznie jako pierwszy. Później może jakieś ulepszanie jednostek i on tutaj wzmacnia sobie Minotaury, ma regenerację, liczba oddziałów Gorgon plus, pancerz dla Gorgon, zwierzęcy szał plus 1, premia szarży, siła broni, wigor dostajemy, umiejętności. Wszystkie jednostki Minotaury w armii plus 5 defa, mamy plus 5 ataku, także na nim raczej Doomstack Minotaurów, bohater silny,
silny również w zwarciu. I potem drzewko czerwone, oczywiście artefakt również dobry, bo obrażenia przebijającej broni, atak w zwarciu, podstawowa siła broni, ataki magiczne, super, atak w zwarciu, siła broni, bardzo, bardzo silny bohater, jeszcze atak w zwarciu, mamy płonące ataki, jeden z silniejszych bohaterów, mi się wydaje, walczących w zwarciu. Tutaj jeszcze dogrywam w trakcie, stary tryb zaćmień, czyli księżyca również jest, czyli na początku mamy tempo uzupełnienia strat i liczba tur do pełni księżyca. Mamy te same benefity, tyle że teraz one dają nam więcej, bo nie musimy zawsze brać odnawienia jednostek, tylko możemy wybierać też inne rzeczy wraz z rozwojem hordy. Więc to zostało i to również jest najbardziej na plus. I tu wraz z progresu tych punktów, tu mamy to odblokowanie tych jednostek, tak, a później dostajemy te zdobyte odłamki kamienia, limit armii i tak dalej, tak? To dogrywam później, bo po prostu zapomniałem. Dzięki. Także zmiany zwierzę ludzi na plus, ale tak jak powiedziałem, pokażę wam jeszcze jak wygląda ten kamień. Oczywiście walk nie będę tutaj walczył, tylko na szybko. No i mamy tutaj ten wynik, czyli ten pasek, o którym już powiedziałem, pasek sił. Nie wiem, czy to dobra zmiana. Mnie się wydaje, że jest tak samo, albo nawet gorzej, bo wcześniej ten pasek, mimo że moim zdaniem był niedokładny, to mniej więcej nam pokazywał przewagę przeciwnika, bądź naszą, ewentualną, tak? To mimo, że nie był dokładny, to mniej więcej w jakiś sposób to odwzorowywał i my mogliśmy się na tym wzorować. Tutaj mamy tylko wynik pokazany, czyli ilość ofiar, jaką dostaniemy, ale w tym przypadku nie widzimy, co stracimy, tak? Nie widzimy, jaka jednostka dostanie obrażenia. Wcześniej też tego nie widzieliśmy, ale wcześniej mieliśmy ten pasek, nie? I mamy wynik zwycięstwa, czyli zdecydowane zwycięstwo i to jest jedyna zmiana na plus, czyli to, jakie zwycięstwo osiągniemy, tak? Bo zazwyczaj chcemy zdecydowane zwycięstwo, więc na tym mniej więcej możemy się wzorować, ale mi się wydaje, że to, że mamy ilość ofiar, czyli później prawdopodobnie jak sobie zagrałem kilka tur, jest średnia. Ja nie wiem, którą jednostkę, nie pokazuje mi, że jakąkolwiek jednostkę stracę, ale na przykład wolałbym, żeby umarła mi jedna jednostka stada włóczników Ungorów całkowicie, niż włóczników, niż pół HP na Gorgonia, bo jest ważniejsza, albo 3/4 HP na Minotaurze. W tej chwili nie wiem, które jednostki stracę, tak? Jest to mniej intuicyjne niż ten pasek, moim zdaniem. Dalej jest to niedokładne, ponieważ koło 5 tury biłem się z powieleniem tej armii, plus jedni łucznicy, większość gobliny, kilka orkowych chłopaków. No tutaj to wygląda, że ja tymi 5 jednostkami, czyli harpie, dwóch bohaterów, Minotaury i Gorgona, niszczę całą armię, plus kilka łuczników, bo ich rekrutowałem. A gra pokazywała straty średnie, gdzie ja traciłem tylko jednostki piechoty, tak? Gdzie, tak jak mówię, tutaj nie wiem, co stracę. Gra mi nie mówi to, co mogę dostać obrażenia. Moim zdaniem to, że później pokazuje z tego, co wiem, która jednostka nam umrze podczas autowalki, powinno również pokazywać, która jednostka dostanie obrażenia, bo zakładam, że automatyczna walka też to uwzględnia. Moim zdaniem to też powinno być pokazane, że tu mi pokaże nawet kolorami. Zielony, żółty, czerwony i pomarańczowy na przykład. Także czerwony umiera, pomarańczowy duże straty i tak dalej. Nie? Że ile jednostek stracę mniej więcej na tej jednostce. Tak? Że te kolory odzwierciedlają niby zielony 25%, pomarańczowy 50%, nie wiem, niebieski 75%, a czerwony, że jednostka umiera. Moim zdaniem wtedy to było nawet spoko. Ponieważ byśmy mogli sobie ocenić, czy walczyć walkę, nawet jeżeli jest taka ilość, czy też nie. No tutaj klikniemy sobie automatyczną walkę oczywiście. No i tutaj jak widzicie, no nie wiem, 1/5 paska na Gorgonie. Ja bym raczej tyle nie stracił, raczej bym tracił HP na bohaterze, jakbym to walczył. Również szaman, który traci HP. Łuczników pół oddziału straciliśmy. No nie wiem, czy to jest dobre. Jedynie to, jaki wynik bitwy jest pokazany, to jest na plus. Reszta moim zdaniem taka sama, albo nawet gorsza, bo jest mniej intuicyjny ten pasek sił tak jakby. Także nie wiem, czy się nim wzorować. No ale przechodzimy i mamy kilka opcji. Dostajemy złoto plus szał, plus trochę ruchu. Dostajemy mniej złota, ale odnawiamy sobie jednostki. No i tracimy kryształ. Mamy trochę minus do ładu, ale dostajemy te krwawe ziemie, więc sobie wznosimy ten kamień. I mamy tak, kilka rzeczy jest tutaj. Po pierwsze, to nam prawdopodobnie pokażę w drugiej turze, więc ja teraz oddam turę i będzie cięcie. Możemy budować budynki, wznosić sobie oczywiście tutaj levele, dostajemy wtedy jednostki, super. Dodatkowe budynki, tylko 4.
każdy z nich daje co innego, czyli tempo uzupełniania strat, chaos, możliwość warunkowa hordy, super. Rezerwa wiatrów magii na krwawych ziemiach. O, tu widzimy teraz na czerwono tereny, to są krwawe ziemie, tak? Czyli wszędzie bitwy prowadzone w krwawych ziemiach będą dawały nam plus 20 wiatrów magii. Moim zdaniem to jest bardzo dużo na start. Plus dostajemy do garnizonu harpie i szamana dziczy. Każdy z nich zwiększa. Tutaj dostajemy centigory. Mamy kolejny budynek i tutaj to jest bardziej dla oblężeń. Mamy plus 10% amunicji, czas przeładowania, obrażenia od pocisków dla wież wroga podczas oblężeń. Spoko. I mamy zasięg ruchu na mapie kampanii, minus dla przeciwnika. Wigor, zadyszka dla wszystkich jednostek chaosu niebędącymi wojownikami zwierzę ludzi i norska. Na krwawych ziemiach również super stado rezargorów, czyli dosyć silne jednostki na obronę. To jest super moim zdaniem. I oczywiście wyższe poziomy zapewniają nam większą defensywę, czy też inne benefity. Mamy 20% grozy i tak dalej. Ja tutaj raczej idę w te wiatry magii. Mi się wydaje, że to jest najlepsze na start. I tutaj mamy takie słońca jakby. I to nam nawet gra mówi tutaj, że to jest ilość zyskanych tych punktów, jeżeli będziemy tu walczyć. Potem przeprowadzamy rytuał. I tutaj mamy rytuał zablokowany, ale jeżeli zdobędziemy punktów trochę, to dostajemy więcej tej grozy, więcej punktów furii. Więc walcząc z każdą osadą bądź z armiami na tych obszarach, dostajemy coraz więcej punktów z rytuału, więc chcemy trochę uzbierać. Wtedy robimy rytuał i mamy duży plus do przodu. I później nam się odblokowuje kolejny kamień. I jak chcemy sobie dalej budować, to mamy dalej te krwawe ziemie, po prostu to sobie rozszerzamy i w miarę tego dostajemy benefity z budynków i tak dalej, bo na razie możemy zrobić jeden, potem będziemy mieli 2, 3, 4, etc. Tak? Moim zdaniem super. Szkoda, że żadnego nowego bohatera nie dostaliśmy, w takim sensie, że żadnego maga innego w tych zwierzoludziach, ale nie wszystkie można wymagać. Zmiana jak najbardziej jest na plus, zwierzoludzie są grywalni. Jak wyjdzie Warhammer 3, to na pewno będzie poradnik, tak jak powiedziałem na początku. Poradniki będą jak wyjdzie Warhammer 3. Teraz skupimy się na tych akademiach taktycznych. Dziś albo jutro wyjdzie druga część do Wysokich Elfów, czyli tier 3-5. Jeżeli ktoś nie widział pierwszej części, to zapraszam. Gdzieś na początku ten film jest. Dużo filmów aż tak nie ma. Myślę, że łatwo dosyć to znaleźć. I co? Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się zmiany zwierzoludzi również podobają. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz i podzielcie się swoją opinią. Jeżeli Wam się film spodobał, to również łapkę w górę. Jeżeli chcecie Akademie Taktyczne, czy też inne takie filmy, w których sobie poomawiamy jakąś frakcję, niekoniecznie robiąc poradnik. Jeżeli będą jakieś zmiany, to również będę takie coś nagrywał. Ode mnie na razie to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Cześć!